Pourquoi tu run, 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 never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, 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 never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Lulok. To jest pierwszy odcinek serii Euro Truck Simulator. No właśnie, no to zaczniemy sobie od kreowania naszego nowego profilu. Nazwiemy się, wiecie, tak? Zdjęcie. Więc odcinki z ECO myślę, że będą tak 2-3 razy w tygodniu, nie wiem jeszcze, zobaczę. O, tutaj mamy Lecha Wałęsę. Dobra, wybierzmy sobie jakieś zdjęcie. Dobra, weźmiemy sobie to. Ciężarówka. Ostatnio bardzo dobrze jeździło mi się Renault. Wiecie co? Wezmę Renault, ponieważ zawsze lubię sobie brać właśnie Renault Magnum jako pierwszą ciężarówkę, także myślę, że nie będziecie mieli tego dobrze, że nie biorę na przykład Scania, Mana albo Volvo, nie? Tylko po prostu wezmę Renault. Dobra, weźmiemy może to i nazwa firmy będzie... Nazwa firmy... No powiem wam, że się nie zastanawiałem. Dobra. Tak, od naszego, od mojego niku to damy sobie taką nazwę. Ok, teraz mody. Teraz możecie zobaczyć, jakie będę miał mody. A mianowicie Mercedes Actros logo, Real Company i uwaga, 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 akcesoria do tuningu. I chyba tyle, poczekajcie. Muszę to zobaczyć wszystko. No, chyba to tyle. Jak coś, to sobie jeszcze jakiś mod dorzucę. Ale okej, okay, teraz dajmy utwór. Ojej, za głośne dźwięki. Poczekajcie, zaraz jest cisza, przepraszam bardzo. Klawiatura. Dobra, ściszamy dźwięki. Mam nadzieję, że już będzie dobrze wszystko, że nie będzie za głośno. Okej, okay. No, powinniście mnie dobrze słyszeć, także siadamy do naszych ciężarów. Już nieprzyjemnie mi klatkuje. Dobra. Odpalamy nasze Renault. Aha, ustawiliśmy sekwencyjną. Dobrze. Tylko właśnie nie wiem, coś mi nieprzyjemnie klatkuje. Może jest to przez nagrywanie. Dobrze, a więc tak prezentuje się nasze Renault Premium. Aha, wiem dlaczego tak klatkuje, ponieważ jesteśmy w mieście. Ja mam niestety taki problem z grą, że w mieście strasznie gra po prostu, kończymy sobie jeszcze światła. Po prostu gra mi strasznie zaczyna, jeżeli jeszcze po mieście. Dobrze.
czerwone światło. Skręcamy teraz w prawo. Okej. No dobrze. Tak, czasami raz w czas bym tak zerkał na ciężarówkę, to niedawno strasznie nie jeździłem tym ciężarówką. Kto wpadł na taki pomysł, żeby się szybko wpędzać, to nie wiem. No oczywiście ja wiecie, nie. Dobra. Skręcimy sobie. Modry alkompany chyba zadziałał. Ojej. Popatrzyłem się na GPS-a i bym dowalił do auta. Dobra, teraz my tutaj skręcamy, tak że nie będziemy musieli stać na czerwonym światło. Ale za to oni jadą. Dobrze, już możemy ruszać. Zmniejszymy sobie bieg. Ojej. Tego, oj, stopa na samym początku. Tego się nie spodziewałem. No powiem wam, że naprawdę tego się nie spodziewałem. Źle obliczyłem trajektorię skrętu. No dobrze, ale mniejsza o to. Chyba nic nie oszkodziliśmy. No nic nie oszkodziliśmy, dobrze. Teraz musimy dobrze wykręcić, żeby później dobrze po prostu. I teraz wszystko pasuje. Widziałem, że coś mi nie pasuje. Tutaj mamy kresenki. Okej. Tutaj sobie wyprostujemy. I co my tu mamy? Ja bym jeszcze nie zaczynał. Troszeczkę. Jak widzicie, tutaj musimy wykręcić to tak dosyć dobrze. Żeby po prostu trafić. No wiecie, to musimy trafić na tamto miejsce. No dobra, nie będę to jakoś perfekcyjnie. Ale myślę, że nie przyjmą. Dobra, teraz już prostujemy. Nie wiem. Może to nie przyjmowaliśmy. Okej. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda z zewnątrz. Zaciągniemy sobie ręczny. No i dobra. Pasuje, oddajemy na czepę. Doskonale, kontynuuj. Okej. Weźmiemy sobie to jakąś dostawę. Szybkie zlecenie, ponieważ własnej ciężarówki jeszcze nie mamy. Dobra, no wiem, że to jest centrala mojej firmy. Wiem. Okej. Zapiszemy sobie aktualny stan gry. Jeżeli się nie podniewacie, to ja tak będę robił tak już dwa razy na odcinku, ponieważ zdarza mi się takie coś, że po prostu no wywali mnie z gry, no i wiecie jak to jest. Okej. Weźmiemy sobie zabawki na czepy, prezenty, kłody. Nie, Mercedesem nie chciałbym jechać w pierwszym odcinku. Wezmę sobie może... Zobaczmy tutaj. Dobrze, wiecie co, wezmę sobie tego DAF-a do Łodzi. Przyjmujemy zlecenie. Katowic do Łodzi oczywiście. Szyb wentylacyjny. No, tak, dobrze. Nie, raczej nie mówiłem, ale ja myślę, że odcinki będą trwały tak pół godziny około, mniej więcej. I tutaj w opcjach
właśnie na kontrolery, tylko rozgrywka. Zmienimy sobie naszą walutę na złotówkę. Dobrze. Co ja zrobię? Złotówkę. No i wychodzimy. Okej. No to odpalamy. Odpalamy sobie naszego dafika. No i ruszamy. Aha, on ma chyba ustawione. Wiecie co? Ja niechcąco zmieniłem na manualną. Przepraszam, na automatyczną. I te, no tak. Na następny odcinek. Aha, ciebie to. Na następny odcinek postaram się. No tak, ile troszkę ustanowiliśmy. Postaram się to zmienić, bo teraz już nie chcę po prostu zakłócać odcinka. Także przejedziemy sobie teraz na automacie. No zapchnął mi się tutaj. No to teraz pojeździmy na automacie. A na następny odcinek zmienimy na sekwencyjną, tak jak ustawialiśmy to na początku odcinka. Dobrze, my tu nie mamy GPS-a, musicie mi wybaczyć, ale jeżeli ja po prostu nie potrafię grać bez GPS-a. Naprawdę, musicie mi to wybaczyć. Możecie mówić co chcecie, hejtować w komentarzach, ale ja naprawdę nie dam rady bez GPS-a jeździć. Także okej. O, jak widzicie, od razu więcej mamy klatek, gdy wyjechaliśmy z miasta. Okej, tu mamy wolne. I tu zdążymy chyba przed tym manem, czy tam premium kanion to było. No ale zdążyliśmy. Dobra. I teraz tak, czy mamy tutaj retarder? Znaczy retarder musimy mieć, ale nie wiem czy mamy automatyczny. Dobrze, to też się sprawdzi potem. Ojojoj. Coś mi przyklatkowało. Dobrze, no to rozpędzamy się do właśnie naszego ograniczenia, czyli 80, dajemy tempomat, no i sobie jedziemy. Okej. Okay. O, mamy. Mamy tempomat. Jak widzieliście za na obrotomierzu, pojawiła się nam taka ikonka oznaczająca, że mamy automatyczny retarder. Radyjko, rozejrzymy się tutaj po kabinie tego DAF-a. Tylko poczekajcie, musimy tutaj troszeczkę wyprostować. Bo teraz tutaj na zakrętach to by było niemiło, jakbyśmy gdzieś, wiecie. Tam jest parking. Aha, my mamy e-maila. Nie masz żadnych krótkich wiadomości. Aha, pewnie przysłali to, że wielka ciężarówka firmy Renault jest na sprzedaż. Sprawdzimy sobie. No, tak jak powiedziałem. Znaczy, wiecie, zapisujemy sobie grę. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek zawsze. Polecam tak każdemu robić, nawet jeśli wam się tak nie robi. Ponieważ może się wam kiedyś tak stać, no i będzie liczne. Okej. Na pewno gra będzie troszeczkę mniej płynna niż ja sobie tak normalnie gram, ponieważ ponieważ wiecie jak to jest podczas nagrywania, jeszcze tak dobrze usprawioną w grafikę grę. Także jeżeli będzie troszeczkę mniej płynnie, to przepraszam, no ale ja nic na to nie poradzę. Ale myślę, że nie powinno być tak źle. Program do nagrywania pokazuje mi tutaj 50 klatek, także... Okej. No,
powiedzieliście ten lag, już myślałem, że coś się wydarzy. Zmierzamy do Łodzi, tak? Sprawdźmy. Tak, do Łodzi, do UPC. I wjedziemy im taki oto szyb wentylacyjny. Naprawdę, nie wiem dlaczego tak klatkuje. Nie wiem, czy mam go wrzucać na YouTube'a. Zobaczę, wrzucę jeden odcinek. Odczekam tam, jeżeli będzie na przykład 5 komentarzy. I napiszecie po prostu, czy klatkuje, czy nie. Jeżeli klatkuje, no to będę musiał zawiesić tą serię z Eurotrack Simulator do czasu, kiedy coś wykombinuję. A jeżeli uważacie, że da się oglądać takiej jakości, no to myślę, że seria będzie kontynuowana. Także to wszystko zależy od Was i od Waszych komentarzy. Tutaj mamy fotoradar i pewnie jakieś ograniczenie 90, czyli dalej możemy jechać. Okej. Tutaj mamy właśnie ten... uciekło mi z głowy ten. No naprawdę, uciekło mi z głowy. Wiecie, moja krótkotrwała, długotrwała pamięć. Fotoradar właśnie. No to. Już się zrehabilitowałem. Tak, nie liczy się, że będę jakimś super kierowcą. Zdarzy mi się jakaś krótka na pewno, ponieważ nie mam jeszcze prawa jazdy, no ale coś tam już ogarniam, jeżeli chodzi o przepisy drogowe. Także nie powinno być tak źle, nie będę też szalał, żadnych kagańców nie będę zdejmował, żadnych moduł na kagańce. O tym możecie zapomnieć. Taki szyb wentylacyjny. Ile on waży, kurczę? 12 ton. No, myślałem, że będzie 8, ale okej. Dobrze, zostało nam 38,6 już kilometrów. Nie wiem, ile trwa nagranie, ale... Ojej, chyba musimy dzwonić. Ale obstawiam, że będzie już jakieś 20 minut. Dobrze. Musimy się znowu rozpędzić, no bo kolega przed nami nam oczywiście zatarasował drogę, no i nie mogliśmy jechać, ponieważ w prawo był zjazd. No teraz tutaj. Dobrze, nie możemy, zwolnimy. Niech sobie pojedzie. Okej. No i teraz możemy jechać. Dobrze, może teraz mieliśmy ograniczenie do 110, ale zawsze pamiętajcie, że to jest ograniczenie dla aut osobowych. My zazwyczaj jedziemy 80, no chyba, że mamy 3 pasmówkę z pasem awaryjnym. To wtedy możemy jechać 90. Jak widzicie, już zmierzamy do Łodzi, także znowu będą takie ścinki. Nie wiem, jeżeli chodzi o audio, ponieważ w poprzednim odcinku podczas montowania tego filmiku, no zobaczyłem, że po prostu strasznie jest słabo, nie było słychać i nie wiem, czy w tym będzie coś lepiej, nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, jedziemy na światła. Teraz skręcamy w lewo.
tutaj mamy Fiata chyba przed nami, o ile się nie mylę. A tam Iveco. Dobra. Puśćmy, prawda? No a... Kolega nie przemyślał tej sytuacji. Chyba, że miałem pierwszeństwo. No i nie jedziemy do DHL, tylko UPC, tak właśnie. O Boże, jeszcze nie. Myślałem, że to już teraz skończone, że tam będzie jakaś uliczka, no ale jednak nie. Okej. No to sobie kręcimy. Teraz jedziemy prosto, prosto. Nie wiem, czy tam są światła, ale wygląda na to, że tak. Czerwone, czyli może na zielony to mamy. Troszkę za bardzo się rozpędziłem. Jakaś pani sobie tutaj idzie chodniczkiem, jak widzicie. Jak widzicie, dobra, mamy zielone. Okej. Fura chyba nawet nie zarysowana. Zgadza się. Teraz skręcimy sobie na ten pas, ponieważ musimy skręcić do UPC. Okej. Puszczasz? Dzięki. Ja tym razem dobrze obliczyłem trajektorię skrętu. No i teraz musimy wykręcić tak jak przedtem. Tak, nie wiem właśnie po co tak daleko jadę. Miałem sporo miejsca, no ale zawsze mi się tak lepiej robi, jeżeli wezmę lepszy zakręt. Lepiej mi się parkuje, nie wiem czemu. Dobra. Ja myślę, że... O, teraz mi się chyba idealnie skończy. Teraz tylko wycofać. No nie idealnie. Ale to nic, kręcimy sobie teraz znacznie lepiej. Mam nadzieję, że teraz powinno nam wyjść. Okej. Aha, zapomniałem jeszcze jednego moda zainstalować. Na nowe trailery, czyli nowe maszyny. O Boże, nie. Przyzwyczaiłem się już do tej sekwencyjnej. No nie dam rady normalnie. Kiepsko parkuję. Strasznie kiepsko. No ale to przez to, że się... Wiecie co? Ostatnie podejście. Jeżeli mi się nie uda, to ja nie będę kombinował tam po prostu. Tak, to nie naliczę zbyt dużo punktów doświadczenia, tylko 400. No przepraszam, że nie parkuję tak z kabiny, ale mi tak jest znacznie lepiej. Jeszcze kierowca nie będzie ze mnie. Kierowca musi mieć z kabiny. No jak wiecie. No myślę, że nie jest tak źle. O, cholera. Dobra, nie patrzymy jak to jest zaparkowane. Ważne, że w ogóle jest zaparkowane. Także pokaż rezultat. Kontynuuj. Na początku powiem wam, że idzie w ADR. Nie wezmę sobie to. Chcę skończyć ADR i po prostu potem będziemy się rozwijać. Długodystansowce, ładunek wysokiej wartości itp. itd. Także okej. Myślę, że ten odcinek już chyba ma zamiar dobiegnąć końca, także jeżeli odcinek się wam spodobał, nie zapomnijcie o jakiejś pozytywnej ocenie. Możecie zasubskrybować mój kanał, aby być na bieżąco. No i oczywiście pozostawić po sobie jakiś miły komentarz.
No, no i myślę, że to by było na tyle, także do zobaczenia, cześć i hej!